Ćwiczenia na przedramiona pokazałem Wam na zwykłych, malutkich, zwykłych, cienkich gryfikach od sztangielek, ale my, wrestlerzy, te ćwiczenia wykonujemy na takich gryfach. To są grube, grube rączki i zauważcie, dużo, dużo dłuższe są gryfiki. Dlaczego? Dlatego, że zakładamy bardzo duże obciążenia. Moim rekordem jest podnoszenie sztangielki na nadgarstek 90 kg. Więc dla gościa takiego jak ja, który ma dwie piątki z przodu, to chyba jest bardzo dobry wynik. Teraz przejdziemy do treningu nadgarstka, więc pokażę Wam. Możecie wykonać, to jest bardzo proste, bo to jest zwykły taki kołek z haczykiem i może to być pas judo, obojętnie jaki pas. Zauważcie, jak będę to pokazywał, bo to jest bardzo ważne. Przekładamy pas sobie przez rękę i w momencie pociągnięcia nadgarstka, nadgarstek jest cały czas w pozycji zgiętej. On nie może, to jest po prostu tak jak linka na kołowrotku chodzi. Pas nie może schodzić tutaj. Pas nie może schodzić gdzieś tu. On cały czas musi chodzić po jednym torze. Po jednym torze. Wzmacniamy nadgarstek w pozycji górnej. Ilość tych powtórzeń to też jest zależne od wytrenowania. Najlepiej ćwiczyć to w 4 seriach do 12-15 powtórzeń. Jak zauważyliście, użyłem tutaj pasa judo, ale można też zastosować linę. Zwykła lina. Zahaczamy ciężar, przetrzymujemy i ten sam ruch wykonujemy. Jest to dużo wygodniejsze. Dlaczego? Dlatego, że lina jest grubsza i lepiej się trzyma ten palce, gdzie tak samo wyrabiamy siłę palców i nadgarstka. Bardzo polecam to ćwiczenie, bo to jest naprawdę ciekawe i można sobie wzmocnić nadgarstki. Pokażę Wam teraz ciekawy gryf, gdzie my jako armwrestlerzy trenujemy siłę nadgarstka. Zobaczcie, tak samo jak pokazywałem Wam z pasem judo, nadgarstek jest pod kątem, ręka jest równoległa do podłoża i siłą nadgarstka podciągamy do góry. Wolny powrót do góry, wolny powrót. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie macie takiego gryfika, więc możemy to ćwiczenie wykonać też na zwykłym gryfiku od sztangielki. Można to samo wykonywać, tylko trzeba utrzymywać bardzo mocno w palcach, żeby czasami nie wyleciało. Jest, jak będzie siła palców słaba, no to raptownie poleci i nadgarstek się nie będzie wzmacniał. O. Przytrzymać, wolno w górę. Przytrzymać, wolno w górę. To zalecam 4-5 serii do 15-20 powtórzeń. Pokażę Wam na sucho, bez żadnego gryfika, jak ta czynność treningowa prawidłowo wygląda. Zauważcie, że moje ramię jest w pozycji równoległej do podłoża. Nadgarstek jest zgięty. Ale pozostała część ręki jest nieruchoma. Jeżeli ja obracam gryfik sztangielki, to zauważcie, tu jest wszystko statyczne. Biceps, mięsień ramienny, wszystko jest w pozycji martwej tak zwanej. Rusza się tylko lekko przedramię, nadgarstek i siła palców. Nie ruszamy żadną tam ręką do góry, gdzieś tam obojętnie, cały czas. Możemy oprzeć to łokieć o pas biodrowy i ruchem obrotowym do góry.